teleskop przeznaczony tylko do obserwacji Słońca z budowanym filtrem alfa, który wycina bardzo wąskie pasmo światła widzialnego, dzięki czemu możemy zaobserwować, jak widać na ekranie, nie tylko tarczę Słońca, ale także wybuchy na Słońcu, granulacje Słońca oraz plamy słoneczne. Ja tutaj mam podłączoną do tego teleskopu kamerę, która daje obraz na żywo na monitor, żeby więcej ludzi mogło naraz zobaczyć.